Witamy w kolejnym odcinku z wyzwaniem wrappingowym od Instytutu Wrappingu. Dzisiaj razem z Dawidem pokażemy Wam efekty naszej nauki, dlatego że jesteśmy po oglądnięciu kursów, czyli tej wiedzy teoretycznej, o której mówił Czarek, którą sobie możemy odtwarzać w nieskończoną ilość razy, nie tak jak na szkoleniu. To jest niewątpliwa zaleta, bo możemy wrócić do etapu, który nam niekoniecznie wychodzi. No właśnie, albo nawet podczas, tak jak powiedział Czarek, można do niego wracać i upewniać się, czy robimy dobrze. Tylko że ja myślę, że na początku, zanim zaczniemy jakkolwiek oklejać, Czarek pokazywał bardzo fajne ćwiczenia na początek, czyli okleimy sobie, wytniemy sobie dwa kawałki folii, takie nie wiem, przykładowo 30×30. Najpierw nakleimy jeden, zaraklujemy sobie to fajnie, na tym jednym się nauczymy raklować, ewentualnie jakieś tam zagięcia wyprowadzać, czy tam jakieś pęcherzyki, a na drugim kawałku, drugi kawałek nakleimy na tą folię, która już była i nauczymy się docinać folię. Tak, żeby nie rysować folii pod spodem. Okay. To jest bardzo fajne ćwiczenie i da nam dosyć sporo do dalszego etapu jakby oklejania. Czyli dziś Mercedes zacznie robić się coraz bardziej zielony. Które elementy chcemy okleić? Zaczniemy od tylnego poszycia, który idzie aż do samego przodu, czyli właściwie według mnie to chyba najtrudniejszy element, który jest... Duży element. Duży element, bo jest długi strasznie, jest właściwie na całość auta. No i za drugim etapem będą te drzwi, które mają kilka wytłoczeń, tu gdzieś na klamki sobie wlecimy. Listwę widzę, już zdemontowałeś, lusterkę też. Tak, listwę sobie zdemontowałem z tego względu, że to jest srebrny lakier. Jakbym gdzieś tam nie dociął czy coś pod listwą, to byłoby widać. Strasznie prześwituje ten kolor. No dobra. To trochę jak z białym. Najgorzej się okleja auta białe i czerwone. No ogólnie jasne auta i... Jaskrawe kolory. Inaczej, zbyt duża różnica kolorów względem auta, folii, no to będzie widać wszystko. No dobrze, od czego zaczynamy? Co wywnioskowałeś z kursów? Zaczniemy od wycięcia sobie kawałka folii, takiego 30×30, plus minus. Nauczymy się raklować, czyli odpowiednią sztukę trzymania tej rakli, bo to jest dosyć ważne przy oklejaniu. To Czarek tam pokazuje. Tak, Czarek to pokazuje i powiem, że bardzo fajnie tłumaczy krok po kroku, jak to wszystko wykonywać. Nauczymy się też wyciągać te takie... Nie wiem, czy to wgniecenia, czy to takie fale, jak powstają podczas oklejania, to też można fajnie wyciągnąć nawet palcem dzięki rękawiczce. A kolejnym etapem nakleimy sobie drugą folię na folię, którą już wcześniej przykleiliśmy i poćwiczymy sobie docisk noża, że przy docinaniu krawędzi albo przy docinaniu folii z elementu na element, żeby nie porysować po prostu folii pod spodem. To on już gada, jakby był jakimś nie wiadomo jakim aplikatorem. Naoglądał się tych filmów. Naoglądałem się dosyć sporo i naprawdę dużo wiedzy można tam zdobyć. No, nie sądziłem, że takie kursy mogą przynieść tyle wiedzy. Czyli... No i faktycznie to działa, bo ja już sobie tam gdzieś spróbowałem tak z ciekawości, czy to faktycznie działa i powiem Ci, że... Czyli w Twojej ocenie ten kurs ma ręce i nogi? Ma ręce i nogi. Jest pożyteczny? Jest. To naprawdę dużo wiedzy. Tam Czarek wszystko przekazuje, więc... W ogóle uważam, że te nagrania z Czarkiem są bardzo... No ja tak oceniam to pod kątem materiałów filmowych. Bardzo fajnie nagrane. Jest czysty dźwięk, ładny obraz, Czarek się dobrze odnajduje przed kamerą. Także to też należy pochwalić, zwrócić na to uwagę. No i na pewno dla Was, ewentualnych przyszłych uczniów tego kursu, no to też na pewno Was zachęci taka rekomendacja z mojej strony, że te materiały są czytelne, informacja jest przejrzysta, łatwo przyswajalna dzięki temu. Przejdźmy w takim razie do dzieła. Ja jeszcze bym wspomniał o jednej bardzo ważnej rzeczy. Oprę się tak brzydko o samochód. Będziesz go mył. Wyzwanie wrappingowe. Musimy o tym powiedzieć, dlatego że to jest tak naprawdę ta część, która jest dla Was, dla osób, które chcą wziąć udział w konkursie. Pamiętajcie, że dokonując zakupów na stronie Lambdy, zaopatrując się tam w folię, możecie wygrać cashback. Jak wziąć udział w konkursie? Polega to na tym, że robicie zdjęcie swojej realizacji, czyli tak jak my zrobimy pewnie za kilka dni, gdy auto już będzie gotowe i wstawiamy to na media społecznościowe, może być Instagram, może być Facebook. Najważniejsze, żeby to otagować to hashtag wyzwanie wrappingowe. Wszystkie te osoby, które takim hashtagiem oznaczą swoją realizację, wezmą udział w konkursie. Numer 1 cashback, nagroda główna, zwrot za folię, za jedną rolkę, prawda? Za jedną całą rolkę. Za jeden cały bryd, chyba za 25 metrów. Już to widzimy, że ta jedna rolka to starczy spokojnie na samochód, nawet może i na dwa, jeżeli ktoś będzie umiejętnie kleił. W pierwszym odcinku powiedzieliśmy, jakie są pozostałe nagrody, nie będę się o tym rozpowiadał. Chciałbym tylko podkreślić o tym, że mamy konkurs i wszystkie osoby, które są zainteresowane, niech realizacje swoje oznaczają hashtagiem wyzwanie wrappingowe. A my przechodzimy teraz do klejenia. Trzymajcie kciuki, dlatego że to robią amatorzy, którzy po prostu naglądali się filmików na Instytucie Wrappingu. Jako pierwszy element robimy sobie taki kawałeczek. W ogóle bardzo fajny nożyk, bo przyspiesza na robotę. No ja ci to tylko napinam. Elegancko. No dobra, co? Ten klejemy? Tak, ten pierwszy klejemy. Chcemy nakleić kawałek folii, nasz kawałek testowy, taki trójkącik. Zgodnie z informacją wynikającą z kursu należy ten element jeszcze raz odtłuścić. Tak więc chcemy sobie go przykleić testowo gdzieś w tym miejscu. Bierzemy odpowiednie środki, zaraz Dawid przyniesie. Odtłuścimy sobie ten kawałek i nakleimy pierwszy kawałek folii. Skorzystamy ze środka, który dostaliśmy od Lambdy, czyli WRAP Surface Cleaner, zmywacz. Więcej pasji. Ruchy powinny być wzdłużne, bez takich okrągłych. Tylko ale to mycie detailingowe mówić. Dodaję jedną ważną sprawę, że jak oklejamy ten element, to traktujemy to jako już całość, bo na razie to jest ćwiczenie, ale odtłuśćmy sobie też dookoła elementy, żeby w razie sąsiednie elementy, żeby w razie żaden syfek nam nie podleciał pod folię. Odklejam sobie pasek, jakiś, od którego zaczniemy klejenie. Okay. Właśnie po to są rękawiczki teflonowe. No dobra, to takie raklowanie można powiedzieć, że robię. Co prawda... Ale folia jest bardzo fajna, bo zobacz, że ona się układa właściwie sama z siebie. Dobra, i co teraz? Wykonujemy takie ruchy wzdłużne. Tylko troszkę tą raklę inaczej trzymasz. Czekaj. Pod mniejszym kątem, czyli coś takiego. No dobra. Wiesz? To czekaj, to jeszcze raz. Z jedną i drugą stroną. Tylko pamiętaj, że musisz lecieć jedną równą linią. Okej. No dobra, powstają nam jakieś... Falbanki. Teraz patrz, masz dwa sposoby, żeby to wyciągnąć. Weźmiemy opalarkę do tego, żeby no, tak naprawdę dodać jej drugie życie. Wszystkie te zmarszczki powinny zniknąć. Teorii powinny zniknąć. Mam nadzieję, że jakieś pęcherzyki mi wyjdą. A poleć sobie tak cały czas w jednej linii. No. Kurczę, niesamowita jest ta folia. O, jest, są. No dobra, to nawet powiedzmy celowo zostawimy. Pokażemy, że to nie jest jeszcze przegrana sprawa. Dawid, co było na kursie? Mamy takie jakieś zmarszczki. Może ja teraz to pokażę. Jest fajny na to sposób. Też właśnie fajnie Czarek to tłumaczy, że jak wyjść z takich zmarszczek. Bierzemy sobie drugą końcówkę rakli, czy tam ostrą i delikatnie wyciągamy. Naprawdę delikatnie, to nie musi być mocna siła. To w ogóle zniknęło. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale... No widać, że... Tu... Czekaj, pokażmy tu. Ta jest większa. Właściwie bez wygrzewania folii sobie delikatnie, no tak jakby ruchami kulistymi. Tu chodzi o to, że ta folia ma swoje kanaliki. To powietrze znajdujące się pod folią się rozchodzi w tych kanalikach. Werdykt. Mieliśmy folię, która była pomarszczona, mieliśmy dużo niedoskonałości. Folia wybaczyła nasze błędy nam amatorom. Dzięki informacjom zawartym w kursie wiemy, jak sobie z tym poradzić. A przy okazji dowiadujemy się o tym, że folia jest przyjazna amatorom, także nie ma się co bać, nie ma się co załamywać. Ok, były tu jakieś pęcherzyki, popracowaliśmy chwilę raklą, już ich nie ma. Jak na pierwszy raz to i tak dobrze wyszło. No, ja jestem, powiem Ci, pod wrażeniem właściwości tej folii. Aż myślę, jeszcze... że jakbyś tak kilka razy okleił, to już może by nawet znikły te zmarszczki przy pierwszym oklejaniu. Ja już w ogóle myślę na to tworzenie studia detailingowego. Nie polecam. Nie polecasz? Nie. Nie, no super wyszło. Unikajcie. Karola unikajcie, w sensie studia. Tak. Karola, studia. No dobra, to co? Zaczynamy chyba kolejny. Naklejamy kolejny kawałek na to. Ten klejemy, tak? Oddaj folię. No gdyby to było twoje auto, to bym nie żałował. Bo on biedny nie może tego cashbacku dostać. Właśnie. No, Dawid ma zakaz brania udziału w konkursie i nie może się z tym pogodzić. Znaczy pewnie i tak oznacza Instytut Wrappingu, ale no niestety bez konkursu. Wyzwanie wrappingowe. Chociaż oznaczenie też możesz zrobić. Co masz? Ty masz w tym wprawę, rozklejaj. Słuchaj, ja obciąłem pazurki, co było błędem do nagrań. No dobra, mamy drugą warstwę. Powiem ci, że ciężko jest mi robić taki jednostajny ruch. Ja wolę jakoś tak na raty dotykać i patrzeć. No to przy dużym elemencie to będziesz miał problem. No. No dlatego zaczynamy od małego. No, skończyłeś? Słuchajcie, mamy tutaj drugą warstwę folii. Tego prawie nie widać, to czuć pod palcem. No i przeprowadzimy ćwiczenie mające na celu wyczucie nożyka od docinania folii, czyli z jaką siłą trzeba z niego korzystać, żeby to zrobić prawidłowo. Żeby chcesz powiedzieć, że tnie się folię na samochodzie? Zaraz zobaczymy. I nawet jak masz takie Lambo do oklejenia, tniesz folię na samochodzie? To nie na moje nerwy, ale pewnie tak. Yeah. To jest najgorsze, że próbuję na moim samochodzie. To nie jest najgorsze, bo to nie jego samochód. To właśnie jest najlepsze. To nie moje auto. Ja też spróbuję, no dobra. Dawid, dobra? Zaczynamy, no. Dawid. No kilka godzin spędziłem nad przygotowaniem tego auta. To będzie dzisiaj nasze... narzędzie zbrodni. Tak, zaczynamy od tego, że tak, to będzie nasze narzędzie, które też mamy od Lambdy. My już mamy świeży nożyk, ale pokażę wam takiego fajnego protipa. Tutaj to możemy wyciągnąć i w ten sposób odłamać zużyty nożyk. I tak jak mówił też Czarek, zawsze pierwszy z nowej paczki łamiemy. Trzeba, tak, bo to jest od opakowania stępione. No i co, przykładamy nożyk tak, by opierał się też na środku. Co, ten palec sobie daje troszkę bardziej po boku. Nie, żeby się ten nożyk opierał na palcu, no. Tylko palcem obok. Czy tak jak z chińskimi pałeczkami? No ja nie używam, ja zawsze sztućce biorę. Ja też. Mamy go wspartego na środkowym palcu. Tym palcem, czyli wskazującym, regulujemy siłę nacisku i dokonamy kilku cięć, tak żeby zobaczyć, jaki jest efekt. Czy użyliśmy za małej siły, za dużej. Na kursie Czarek tłumaczy, że tak naprawdę tu nie chodzi o to, żeby tą folię dosłownie rozciąć, tylko żeby ją naciąć. Słyszysz ten lakier pod spodem? Nie, nie, właśnie nie słyszę go. Nie, no po to robimy na dwóch warstwach folii, żeby właśnie nie przeciąć lakieru. No już teraz już jadę po folii, gdzie nie ma pod spodem folii. Znając Karola Szczęście, to i tak pojedzie po lakierze. Ryzykownie. Dobra. Co? Spróbujemy go odkleić. Odklej sobie pierwszy element. Całkiem spoko. Ale patrzcie, ja już na przykład pierwszy docinałem kawałek, nie wyszło kawałek takiego. Tak, kawałek draśnięcia. Widać, że tutaj Dawid mocno. No dobra, teraz sobie zrób drugi pasek i zobaczę, czy ja też przeciąłem. Ale dobra, wytłumaczmy, o co chodzi. Aktualnie jest, o patrz, jak widać, super. Aktualnie krawędź folii tej na wierzchu jest tu, a Dawid docinał wcześniej. Widać na kamerze. Tu widać, że Dawid za dużej siły użył. No i przebił się przez tą folię wierzchnią, także dobrze, że mieliśmy dwie warstwy. Czyli lakier Dawid tnie, jak masło. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Będziemy szlifować drugi raz. Nie dziejemy z koksem. Spróbuję jakiś taki krótszy kawałek, chociaż znowu źle to. Nie, normalnie leć po całym elemencie. No, jest widać. Ewidentnie widać, że mówiłem, ja że też... Mhm. Tu super to widać, pokaż Michał. Było widać. Widać, to jest linia cięcia poprzedniego. Świetnie oddaje. No. No teraz sobie zrób troszkę lżejszy docisk. Próbujemy dalej. Na tym polega to ćwiczenie. Czyli mamy już informację o tym, że trzeba naciskać nożyk delikatniej. Czy w nagraniu robimy cięcie, czy tylko na folii robimy cięcie? Tylko na folii. Dobra, teraz jest lżej. No, czyżby było lepiej? Chociaż też widać. Nie, jest przycięte. Jest przycięte. Przy czym, no dobra, to teraz zrobiłem to lżej. Zobaczymy, jak wyszło mi teraz. Ciach. Zaskakujące jest to, jak niewielkie siły wystarczy użyć do tego, żeby... uszkodzić sobie lakier na samochodzie. Na przykład. No dobra. Tylko pamiętaj, że ten nożyk musisz właściwie zaraz złamać. Na nowo. Patrzmy. Chwila prawdy. Jest. Super. Mamy to. Nie ma w ogóle... Gdzie jest krawędź? Tu jest krawędź. Nie widać w ogóle cięcia w tym miejscu. Super, czyli... Wyczułem już, jakie siły trzeba użyć. No i powtórz sobie tak raz, dwa razy i... To powiem wam, że to jest naprawdę niewielka siła. Prawie żadna. No. Dosłownie dotykam tylko tej folii. Co, myślisz, że starczy tego pokazywania, jak ciąć? Jeszcze poza kamerą kilka razy sobie powtórzysz i no ja też powtórzę i możemy oklejać. Dawid, teraz ja Cię trochę poobrywam. Co będziesz robił? Co? Mamy zamiar oklejać wnęki, czyli te wszystkie elementy razem z tamtymi, ale przed oklejem drzwi, tego Czarek akurat nie tłumaczy na Instytucie, co będziemy jeszcze dogrywać właściwie na tym aucie, oklejmy sobie najpierw środkowy pasek, czyli taką jakby wstawkę, żeby, jak będziemy naklejać zewnętrzną część folii, żeby tą zewnętrzną część folii nałożyć na ten właśnie pasek. Dzięki temu będziemy mogli sobie później swobodnie zrobić resztę elementów. Co prawda to jest w drugą stronę, ale właściwie specjalnie to robimy, żeby to po prostu... W drugą stronę wytłumaczmy, o co chodzi. Poprawną kolejnością klejenia jest zacząć od wnęk, ale w związku z tym, że na kursie nie ma tych wnęk, no to zaczynamy od wierzchnich warstw. Musimy zrobić coś takiego, bo chcemy te wnęki też okleić. Czyli właściwie robimy taki odwrotny sposób, ale też poprawny i też można tak robić. Czyli przy nauczaniu jak najbardziej najlepiej sobie okleić z zewnątrz auto, a później ewentualnie od środka. A to już zależy kwestia gustu. Jak komuś niepotrzebne są wnęki, to zostawia tylko z zewnątrz auto. Ogólnie lepiej kupcie sobie czarny samochód i wtedy go klejcie. Wnęki są czarne, nie trzeba nic więcej. Moje Audi jest czarne, oklejone z wierzchu na zielono i w ogóle mi nie przeszkadza, że wnęki są nieoklejone. Polecam. No, ja zwrócę uwagę, że Sali, Patryka, Mikiciuka też jest chyba tylko po wierzchu oklejone, tylko prawda? Tylko po wierzchu oklejone, a to dlatego zasługa tak naprawdę tego, że lakier jest czarny. No właśnie. I nie rzuca się to w oczy. I to jest super. Na przykład tak jak spoiler się otwierał, nie wiem czy kojarzysz, i było widać tą całą wnękę. No przecież wyglądałoby okropnie, jak było jakieś żółte czy czerwone, a tak jest super. Czarne i tyle. Nie, na ziemi, panie. Przestań. Sam mówiłeś, że przecież umyłeś kafelki przed klejeniem, bo tak wypada zrobić. Ale chodzisz tutaj cały czas. Sorry, nie umyłem się. Musisz się odtłuścić. Cześć, jestem Surface Cleaner. Patrz w ogóle, jak się fajnie folia układa względem tej... kształtu drzwi. Kształtu drzwi, a druga sprawa, mam tutaj tą gumę do zabezpieczeń. I zobaczysz, że ona też się fajnie wpasuje w tą gumę. Okay. Delikatnie podgrzejesz. Ty, ale no nie gadaj, bo jako, że się uczymy, to i tak chyba dobrze wychodzi. Jeszcze za wcześnie by mówić o tym, jak wychodzi. Wiesz, kiedy będę mógł powiedzieć, czy wam dobrze poszło? Jak wyjedziesz nim na dwór i trochę pojeździsz i jak szybko zacznie wstawać folia we wszystkich narożnikach. No to klejmy drugi raz. I wtedy wezmę konkurs w Instytucie. W wyzwaniu wrappingowym. No tak. Dlatego tak oszczędzał te kawałki folii, bo on sobie zostawia to drugie pół, żeby już drugi raz kleić. Cashback. Cashback. A co do podgrzewania i rękawiczek, to powinien Dawid wspomnieć o tym, że taka rękawiczka też poprawia poślizg i chroni nas przed oparzeniami, bo taka folia rozgrzana, no, chłodna nie jest. To dawaj, Karol, przetestujemy. Ja nagrzeję folię, a ty dotkniesz. Dobra, zaciągamy sobie na róg folię, żeby idealnie nam zaczęła dolegać. Tą końcówką się nie przejmujemy, bo i tak to idzie do wycięcia. No patrz, jak ta folia fajnie się układa do tego wszystkiego. Bardzo spoko przyjęła kształty drzwi, które są no, nieoczywiste. No, na przykład jak tutaj ta wnęka na listwę. Ja już mam 107. W teorii ona jest wygrzewana przy 140. To trzeba je zbliżyć. No mam 140, 160. Już świeci mi się na czerwono. Ale faktycznie pamiętasz, jak mówili na początku, że czuć taki charakterystyczny zapach folii? No. Teraz czuję. Czuję. A weź teraz pociągnij folię. Rozciągnij ją. Przyłapałeś sobie wycięty wcześniej element folii magnezami, które też dostaliśmy od chłopaków. Czyli odetniemy sobie folię na środku, czyli zaczniemy tak, że najpierw sobie wyciągniemy dół, wyrakujemy cały dół, a dopiero później polecimy w górę. Okej. Ale wcześniej, zanim to zrobimy, ja sobie teraz folię przełożę na prawy bok i odpuścimy sobie cały element i jeszcze raz. Co, odetniemy sobie bryt w pół, czyli właściwie tą część. To jest ten super nożyk, co tnie sam papier. Tak, co tnie sam papier, a folii nie uszkadza. W teorii. W praktyce? Nie wiem, zobaczymy. Czekaj, przejdę sobie z drugiej strony. Papier przecięty w pół, no. Ale folia cała. Nie uszkodzona nawet. Wiesz co, żeby sobie teraz zacząć oklejać od połowy w dół, żeby było po prostu łatwiej pracować folią, bo tak to bym musiał, nie wiem, tą część odciągać, tutaj miałbym zaraz za duży nadmiar papieru, to by się zaraz tam walało. No i strasznie by denerwowało przy takiej pracy. A teraz sobie możesz raklować. Tak, teraz sobie mogę raklować. Takim oto sposobem mamy tutaj już zrobioną fajną linię, wyraklowaną. Teraz sobie lecimy spokojnie w dół, a góra jest cały czas, nawet można sobie ją spokojnie odciągnąć. Także to jest zaleta tego nożyka, tego cięcia. Nie wiem jak wam, ale mi się ten kolor bardzo podoba. Pamiętasz jak na początku chciałem wybrać ten awokado? No. Psychiczny? Psychodeliczny. Co? Siadło? Zagięć nie widać, pęcherzów też nie. Czyli te tematy z raklowaniem, nauką raklowania. Całkiem. Całkiem dobre. Dobrze poszły. Chyba to najgorsze, bo zobacz sobie, że na górze jest najwięcej wytłoczeń. Będzie trochę opalarki, co? Na razie spróbujemy bez opalarki. To, co nie wejdzie, wtedy zrobimy opalarką. Nie zrywaj całkowicie. Nie. Trzymam tylko taki pasek, żeby był. Okay. Naciągniemy. Widziałeś? No właśnie. Tego nie zauważyłem. Pokażmy to. Ty dobra, zobaczymy tak z ciekawości, czy to wyjdzie, bo w razie to się odklei. Zobaczymy. Skorzystamy z właściwości tej folii. Zobaczmy, że z tej folii to wszystko fajnie znika. Delikatnym dociskiem wszystko schodzi. Chyba. Chyba nie. Dobra. Chyba za dużo powietrza, wiesz? Wygrzejemy sobie delikatnie, powstanie. Ja myślę, że najbezpieczniej będzie po prostu jeszcze raz górę odkleić do miejsca, w którym są te wężyki. Wiesz co, ja chcę przetestować, czy to faktycznie odejdzie. Czy to nie, no jasne. Super, ja się cieszę, bo to jest ciekawsze jak ciągłe powodzenia. No wiesz, bo jakbyśmy mieli na przykład, nie wiem, ukleić taki cały element, wiesz, wszystko idzie fajnie, pięknie, no to co w tym ciekawego? No nic właściwie. A tutaj? Czy uda ci się to wyprowadzić? Może nie będzie to pięknie, idealnie. No ja czekam, aż pokażesz efekt końcowy. Czy tam dogiąć palcem, delikatnie docisnąć? Pokaż, jak wyszło, weź palce. A pokaż palcem w ogóle, gdzie to było? W tym miejscu. Dobrze wyszło. Generalnie udało się nam to wyprowadzić, ale... Widać jakiś tam drobny. No widać. Także zapada decyzja o tym, że co? No odkleimy tą folię. Delikatnie naciągniemy i powinno zniknąć to wszystko. Kawałek. Jeszcze kawalątek. Ciężko jest robić za operatora i aplikatora jednocześnie. Samemu da się to okleić, ale jest ciężej. No na pewno. Także w razie, jak ktoś robi to pierwszy raz, to myślę, że w dwie osoby jak najbardziej. Mielibyśmy jeszcze piątą, szóstą rękę, ale student udaje, że studiuje. Sorry. Chat GPT, sztuczna inteligencja. Nie tego tak, bo ja to muszę oddać. I tak się teraz robi. Stopnie magisterskie, inżynierskie. A później praca w Macu. A wiesz, co się kiedyś mówiło? Ctrl-C, Ctrl-V, inżyniera będę miał. To już jest nieaktualne. Teraz się robi hej, Chat GPT, co powinienem napisać w zadaniu, żeby było zdane? I już. No i co? Zniknęło wszystko. Znikło. To była dobra decyzja, żeby to odkleić. No ale przynajmniej teraz wiemy, na jakim stopniu jest folia. Ja się cieszę, że tak zrobiliśmy. Pokazaliśmy. Jest wyszedł fuck up, ale... Trzymasz? No trzymam, no. Ale udało się to ogarnąć. To tak cieszy oko, co ty teraz robisz, jak się tak fajnie folia idzie, fajnie klei, no. Żeby tak zawsze szło. No ciekawy jestem. Jakich błędów dopatrzy się Czarek, oglądając ten materiał? Wiesz co, myślę, że sporo będzie. No kurczę, no robimy to pierwszy raz. No jak na pierwszy raz, to myślę, że nie ma aż takiej tragedii. To jest fajne, że sobie zostawiłem ten element, nie docinałem tego na sztywno. Że w tym przypadku moja wina, źle dociąłem. Zabrakło mi tutaj no, spory kawałek. Czyli nie sięgasz tutaj. Tak, nie sięgam. A teraz sobie robię takie delikatne nacięcie i folią naciągnę. Już spokojnie mi to... No tak, bo ten element, gdzie będzie szyba, jest nam niepotrzebny. No raczej nie. No co, stykło. Prawie, musimy sobie to dobrze naciągnąć. Teraz jak ten element wyciągnąć. No i tu się zaczynają schody. Co się udało zrobić? Mamy cały element oklejony za drzwi. W miarę to jakoś wyszło, nie ma żadnych zagięć ani nic. O, starczyło nam folii. Tu gdzie jest to zagięcie? No a to się poprawi. Wyciągnie się. Dobra. Dobra, ale co? Reszta jest... Trochę za mały zapas zrobiłem. Oszczędzasz. No wiesz co, generalnie nie powinienem, bo faktycznie powinien zrobić tego zapasu około 5 cm. Tak nawet lepiej 5 cm jako osoba, która pierwszy raz okleja. No ale jakoś się udało to naciągnąć. Mam nadzieję, że tylko folia nie wstanie. Na co teraz kolej? Poszycie tylne drzwi i reszta elementów. Nie docinasz tego? Aha, no. O tym pytasz. Pytam cię, no robimy cały czas poszycie przednie, tak? Tam... No, możemy już docinać właściwie. Zaczynamy sobie od krawędzi zewnętrznej, drugiej pary drzwi, czyli w tym przypadku tutaj. Mhm. To i tak nam folię sobie, w tym przypadku akurat folię sobie naciągniemy na drugą stronę. Tak w przypadku gdzieś tam uszczelek czy coś, no to tyle ile się da uciąć, tyle się da uciąć. To już chyba kwestia bardziej wyczucia. Pierw próbę mikrofonu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Serdecznie witamy w kolejnym odcinku wyzwania wrappingowego. Witamy. Czarku, znowu znajdujemy się u Ciebie. Znowu mnie, no ale tym razem będziemy coś kleić. Nie będziemy tylko rozmawiać, nie będziemy tylko mówić o produktach, nie będziemy tylko sprzedawać produktów, tylko będziemy de facto zajmować się już klejeniem. Po części już coś okleiliśmy. Dzisiaj po prostu tylko podsumujesz, na jakim etapie się znajdujemy. Ocenę dokonasz później. Tak, ocenę będziemy dokonywać później. Ja sobie przejrzałem, widziałem, gdzie są problemy i generalnie niczym mnie nie zaskoczyliście. Rzeczy, które zostały źle wykonane, to są typowe błędy początkujących aplikatorów. Typowe błędy, gdzie po prostu trzeba popracować. Dlatego jesteśmy też dzisiaj tutaj, żeby te błędy wyeliminować. Czyli to jest kolejny etap tej ścieżki, o której już wspominaliśmy wcześniej. Mamy kurs online, na którym sobie popracowaliście Wy. Teraz mamy już takie szkolenie, można powiedzieć 1 na 1, no 2 na 1, 1 na 1. Niczym się tak naprawdę to nie będzie różniło. Gdzie będziemy już bardziej zaawansowane techniki pokazywać, plus będziemy naprawiać te takie błędy, które wykonywaliście podczas oklejania.